Władimir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga II. I jeszcze jedno. W pierwszej książce pisałem o mojej propozycji, żeby Anastazja sama zdecydowała się na wystąpienie w programie telewizyjnym. Jednak ona odmówiła. Wtedy tego nie zrozumiałem, ale teraz jest to dla mnie jasne, co ona przewidywała. Nawet po Opublikowaniu jej książki okazało się, że jest dużo interpretacji jej wypowiedzi: są rozmaite i ciekawe i sporne, ale spośród tego wszystkiego stało się również bardzo widoczne pragnienie niektórych osób do tłumaczenia słów Anastazji na własną korzyść. Pojawiły się wręcz pretensje, wie, czy to tylko ja mam prawo z nią rozmawiać. Przecież nie wszystko rozumiesz, mówili, daj innym możliwość obcowania z nią. Będzie z tego większa korzyść. Ale ona nie jest rzeczą, żeby komuś się dawać. Ona jest człowiekiem, więc sama ma prawo decydować, co robić, z kim i o czym rozmawiać. Teraz stało się jasne, że na Anastazję naprawdę runęła widoczna i niewidoczna gromada ciemnych sił w postaci fanatyków i korzyści. Ja wiem, jaka gromada ciemnych sił rzuci się na mnie, ale się ich nie boję. Zdążę urodzić i wychować syna, zdążę zobaczyć to, co wymarzyłam. Również ludzie zostaną przeniesieni przez odcinek czasu ciemnych sił. Tak powiedziała Anastazja w pierwszej książce: Oni wychowują dzieci do jedenastego roku życia. To znaczy, że jeszcze dziesięć lat Anastazja może wytrzymać. Co dalej? Zapytałem dziadka: Czy na pewno jest nieunikniona ta wczesna śmierć? Trudno powiedzieć, odpowiedział dziadek. Wszyscy jej poprzednicy ginęli znacznie wcześniej, a ona niejednokrotnie wstępowała na drogę ku śmierci fizycznej, lecz za każdym razem, w ostatnim momencie, jaskrawo. Wybuchał zapomniany i bardziej mocny w swoim priorytecie przepis wszechświata. Wyświetlał sedno prawdy bytu ziemskiego. Zostawiał życie w jej ziemskim ciele. Starzec umilkł i znów w zadumie zaczął określić swoim patykiem nieznane mi znaki. I ja też rozmyślałem, jak mogłem się wpakować w taką historię. Najlepsze jest to, że nie mam możliwości wycofania się. Gdyby było mniej skomplikowane to wszystko, to po prostu bym to rzucił. Rzucił i już, ale teraz nie mogę tego zrobić, przecież jest dziecko. Syna urodziła Anastazja. Zajęłaby się dzieckiem, jego wychowaniem, ale ona nadal nie porzuca swojego marzenia. Przeniesienia ludzi przez odcinek czasu ciemnych sił. Wiem, że nigdy z tego nie zrezygnuję. Jest bardzo uparta i konsekwentna. Taka nie odpuści. Ale kto jej naiwnej będzie pomagał? Jeśli przestanę czynić to, co jej obiecałem, to nikt już jej nie zostanie. Będzie to przeżywać, a karmiącej matce nie wolno się denerwować. Powinna przede wszystkim wykarmić dziecko piersią. Wtedy przerwałem myślenie, mówiąc: Czy mogę zrobić coś dla Anastazji? Spróbuj zrozumieć, co mówi i czego pragnie. Wtedy zamiast motaniny, wspólne zrozumienie ogrzeje serca ciepła fala nad światem, Nowazorza wzejdzie. A mógłby pan wytłumaczyć to bardziej konkretnie? Trudno mi powiedzieć to bardziej konkretnie. We wszystkim ważna jest szczerość więc rób to, co każe ci serce i dusza. Ona opowiadała o jednym rosyjskim prowincjonalnym miasteczku. Mówiła, że może się stać bogatsze od Jerozolimy i Rzymu. Ponieważ w jego okolicach jest wiele świątyń naszych przodków i są one bardziej wartościowe niż świątyni Jerozolimy, jednak nieświadomość miejscowych ludzi nie pozwala tego dostrzec. Chciałbym tam pojechać i zmienić ich świadomość. Tego nie da się zrobić tak szybko, Władimirze. Przecież nie wiedziałem, że to jest niewykonalne, kiedy przyobiecałem Anastazji. Teraz powinienem jakoś to zmienić. Jeśli nie jesteś świadomy niewykonalności zadania, na pewno ci się to uda. Życzę powodzenia, jednak muszę już iść. Odprowadzę pana. Nie, nie marnuj czasu. Nie ma co mnie odprowadzać. Rób swoje. Starzec wstał i podając mi dłoń pożegnał się ze mną. Patrzyłem na idącego aleją dziadka Anastazji i myślałem o zaplanowanym wyjeździe do miasteczka Gelendżyk, przypominając sobie, co powiedziała o nim Anastazja.